Od kilku godzin przedzieram się przez ustępy Puszczy Białowieskiej, nie mogąc trafić na żadne ślady cywilizacji. Ale oto na swojej drodze spotykam pewnego człowieka, a jest nim pan Mateusz Szymura. Witam serdecznie. Dzień Mateusz. Dobry. Człowiek, który wszystko wie na temat Narodowego Parku Białowieskiego. Wszystko wie, co w trawie i w krzakach tutaj w parku piszczy. Panie Mateuszu, mówi się tak. Puszcza Białowieska, królowa wszystkich puszcz. No właśnie, dlaczego? No tutaj żyją żubry. Chociaż nie tylko w Puszczy Białowieskiej, można je spotkać. No właśnie. Ale właśnie tutaj przetrwały do początku XX wieku. Tutaj niestety ostatni wolno żyjący żubr padł w 1919 roku, ale już po 10 latach one powróciły. No ale właśnie, jak powróciły same? No nie, przewieźliśmy je. Powróciły do Puszczy Białowieskiej i zostały wypuszczone w zagrodzie hodowlanej. W 1952 roku powróciły na wolność. No dobrze, no ktoś zdecyduje się przejechać na przykład tutaj do Puszczy Białowieskiej, tak jak ja. No chodzę dzisiaj pół dnia po puszczy i ani razu nie zobaczyłem ani żubra, ani żadnej myszki, a o brusuczku to już nawet nie wspomnę. No to co wtedy? Zmarnowany cały dzień? Nic nie, na temat fauny, flory, nic nie będę wiedział? No nie. W jaki sposób mógłbym uzyskać takie informacje? Może pan się udać, mamy taką sztandarową atrakcję, czyli rezerwat pokazowy żubrów. Można zobaczyć i żubry, ale też inne zwierzęta. Można zobaczyć wilka, można zobaczyć rysia, oczywiście łosia, jelenia, sarnę, również i żubronie. I wtedy, właśnie powiedzmy państwu, co to są żubronie, bo to jest ciekawe. To są krzyżówki żubra z krową. To są zwierzęta, które są znacznie większe niż żubry. Aha. Tak. Ale i co, one ważą i ponad tonę. Kiedy żubry, największe żubry, ważyły do 900 kg. Można Puszczę Białowieską po prostu zwiedzać przez kilka dni. Jeżeli ktoś chce, może zwiedzać na przykład miejsca mocy. Jest ich kilka na terenie Puszczy Białowieskiej. To znaczy, że co, jeżeli tam się znajdzie, to... No, to ci, którzy wierzą, zgromadzą pozytywną energię. Podobno na przykład łatwiej jest rzucić nałogi w tych miejscach. Nie. Musi pan mi pokazać koniecznie, gdzie jest pierwsze miejsce mocy, bo mam kilka nałogów i chętnie się tego pozbędę. Halo? Halo, jest tutaj ktoś? Chwileczkę, ale czuję dym. Czuję zapach przygotowywanej strawy. Pójdźmy więc tym tropem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy pani jest może gospodynią tutaj w tej karczmie? Tak.
Andrzej Zaborski. Marian Czworuk. Bardzo mi miło. Czy może... Zapraszam serdecznie, jakby inaczej był on na słowiańskich ziemiach, a to na Podlasiu. Zapraszam serdecznie. Wchodzimy do środka. Można jeść śmiało, bo to laba wytrzyma. Aha, czyli, czyli wytrzyma moją temperaturę. Wytrzyma, na pewno. Aha, i cóż my tutaj... Cóż my tutaj mamy? Napój, zaczniemy od napoju. Mówiłam, że spragnionych napojów trzeba. Tak, głodnych napój. Nakarmić. Pięknie się pieni. Czyżby to był... Kwas chlebowy. Proszę Państwa, fantastyczny, naprawdę fantastyczny kwas chlebowy. Proszę bardzo. O, i teraz niespodzianka właśnie. Wareniki nasze tutejsze, proszę. Regionalne. Jak? Wareniki. Proszę. Wareniki. 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 Tak. Niebo w gębie. A to jest naleweczka, taka pieprzóweczka. To jest lecznicza na wszystko. I na ból głowy, i na ból zęba. Na wszystko. I na ból duszy, na wszystko. Dobrze, a czy mogłem pani powiedzieć, z czego ta kiszka się składa? Tak mniej więcej, żeby nie zdradzać. Wieprzowinka. Czyli tak normalny to jest... Jest mięsko i troszeczkę dodane jest po drobu. Jeżeli chcielibyście naprawdę popróbować tych frykasów puszczańskich, białowieskich, serdecznie wszystkich Państwa, ja w swoim imieniu, w imieniu Pani Marii, zapraszamy do Sioło Budy. Przyjeżdżajcie, a na pewno Państwo nie pożałujecie. W dalszym ciągu znajdujemy się w Puszczy Białowieskiej nad zbiornikami wodnymi, które zostały zbudowane, utworzone tutaj w roku 1936 na rzece Perebre. Zbiorniki te początkowo służyły do konserwacji i przechowywania surowego drewna. W chwili obecnej służą do rekreacji, turystyki, do połowy ryb. Można tutaj dojechać w unikalny sposób, a mianowicie kilkanaście kilometrów z Hajnówki kolejką wąską torową, tutaj właśnie nad tą wodę do osady Topiło. Proszę Państwa, znajdujemy się na rogatkach miasta Hajnówka. Wszystkie drogi prowadzące do Białowieży przebiegają przez właśnie to miasto. Niewielu turystów wie, że to właśnie Hajnówka jest taką prawdziwą bramą do Puszczy Białowieskiej. Bo oto tuż na rogatkach, czyli tuż na granicy tego miasta zaczyna się Puszcza Białowieska. Właśnie ta tablica jest tego świadkiem. Od tej tablicy rozpoczyna się Puszcza Białowieska. Bardzo często ludzie, którzy jadą do Białowieży, nie zatrzymują się w Hajnówce, pędzą na złamanie karku, bo Białowieża, bo Puszcza Białowieska. Ale warto, naprawdę warto zatrzymać się w mieście Hajnówka. A jeżeli już Państwo trafią tutaj do Hajnówki i zatrzymają się chociaż na kilka chwil, to koniecznie musicie Państwo odwiedzić tę oto budowlę. Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy. Jeżeli Państwo będziecie mieli niesamowite szczęście
i przyjedziecie tutaj w maju, to traficie akurat na hajnowskie dni muzyki cerkiewnej. Jest to międzynarodowy festiwal, na który przyjeżdżają chóry z całego świata. Zwiedzać Puszczę Białowieską można dzień, dwa dni. Natomiast Puszczę Knyszyńską można zwiedzać tydzień, dwa i przyjeżdżać jeszcze wiele razy. Ponownie, tak? Ponownie. Puszcza Knyszyńska jest bardziej zróżnicowana, mniej monotematyczna. Ja nie ujmuję nic Puszczy Białowieskiej, bo to jest starsza siostra tejże puszczy. Jednakże Knyszyńska ma inne walory. Puszcza Knyszyńska słynęła między innymi z bardzo dorodnych jeleni. Co turysta powinien w 100% tutaj zobaczyć? Z czym powinien się spotkać? Jest to dylemat, nad którym wielokrotnie się zastanawialiśmy i taką odpowiedzią na to jest kompleks, w którym się znajdujemy, kompleks Silvarium. Zapędzeni ludzie, którzy nawet chcą poznać to puszczę, chcieliby, nie mają na to czasu. Dalej, nie bardzo czują się do końca zmobilizowani do tego. No jeszcze jedna puszcza, jakiś tam las, no może na grzyby jeszcze, ale gdzieś tam. I stworzyliśmy ogród puszczy, ogród lasu. Po łacinie nazywa się to Silvarium. Chodziłoby nam o to, żeby na 20 hektarach zgromadzić jak najwięcej elementów ożywionych, nieożywionych. W tym kompleksie nie ma nic, co by nie było typowe dla Puszczy Knyszyńskiej. Mieszanina kultur. Jak ja naliczyłem, to wpływ na to, co dziś mamy, miało co najmniej 7 kultur. Że, no to tak, wyliczmy. Jeśli się nie pomylę. Jadźwingowie tu docierali. Żydzi, Białorusini, Polanie, Niemcy, 5 naliczyłem. Tak. Tatarzy, 6. Muzułmanie, tak? Czyli muzułmanie, Tatarzy, tak. 6 i jeszcze jedna Litwini. Litwini. 7 kultur. W krajobrazie Podlasia spotkamy nie tylko wieże kościelne, kopuły cerkiewne, ale również coś takiego fantastycznego, jak tutaj jest to przed nami, a mianowicie jest to meczet wybudowany przez Tatarów, sprowadzonych tutaj przez króla Jana III Sobieskiego. Znajdujemy się w Kruszynianach, w dalszym ciągu jesteśmy w Puszczy Knyszyńskiej. Z tego co wiem, w Kruszynianach również można spróbować jadła tatarskiego i mam nadzieję, że za chwilę udamy się do takiego przybytku, gdzie nas czymś takim poczęstują. Zapraszam serdecznie. To jest cały pielekaczek, tak? Pielekaczek. Dobrze, i teraz ja chcę kawalącik tego, tak. Czyli, że to jest ciasto. Tak, to jest listowane ciasto makaronowe. Tak, i z mięskiem. Aha. I zaraz talerzyk
już jest. Proszę. A jakie to jest mięsko? To jest udziec indyczy. Trzeba bardzo dobrze wyrobić ciasto jak na makaron. Potem rozwałkowujemy je na milimetr. Nawet tu ma mniej niż milimetr. To widać. I na jeden pirekaczewnik składa się 6 tak cienko rozwałkowanych placków. I każdy potem smarujemy masłem. Można powiedzieć tatarska lasagna. Kiedy ja tutaj, jak to można powiedzieć, wróciłam do tych Kurzynian. Może nie przewodzę, ale to pierwszy dom tatarski, który otworzył się na gości. Rozumiem. Na takich, którzy zechcą być z nami, zobaczyć, jasne, jak my żyjemy, jak my jemy, chcą tego popróbować. To zaczęłam robić też takie święta kulturalne. Sabantuj i Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich. Mhm. Sabantuj jest to święto po zasianiu pól. Tatarzy się bawią we wszystkich krajach azjatyckich. I kiedy, w jakim okresie to się odbywa? Tam to w czerwcu, natomiast festiwal w połowie sierpnia. Wędrując po Puszczy Kteszyńskiej, od czasu do czasu możemy natknąć się na dziwną manufakturę. Proszę Państwa, to jest podlaski szwendaczek. To był delikatny żart, bo znajdujemy się w Białymstoku, w skansenie wsi białostockiej i przedstawiam Państwu kierownika białostockiego skansenu, pana Artura Gawła. Panie Arturze, no właśnie, to wszystko, czy tak naprawdę wygląda... Czy dzisiaj, czy wyglądała Bibrownia tutaj na Podlasiu? Jak najbardziej. Jest to w całości autentyczny sprzęt, jaki nam został przekazany przez policję, która zarekwirowała go w Lasach Grudeckich. Czy dzisiaj gdzieś tam w puszczach tutaj na Podlasiu działają takie Bibrownie? Działają, tak? Jestem przekonany, że tak, bowiem no jest to wielopokoleniowa tradycja. Wydaje mi się, że nie zrozumiemy tutaj wielkiej tajemnicy, że u każdego, no nie powiem u każdego, no ale w wielu domach na Podlasiu można spróbować właśnie trunku szlachetnego własnej produkcji. Zresztą bardzo dobrego.